Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie, Pani Prezes. Przede wszystkim chciałbym też podziękować właśnie studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku pomogli stworzyć warkocz ekologiczny z trustu w Ogrodzie Botanicznym. To jest taki pomysł na zwiększanie bioróżnorodności. I wczoraj mieliśmy 15-lecie Ogrodu Botanicznego. Był przedstawiciel ogrodów botanicznych w całej Polsce, jest ich 40 i złożył życzenia, gratulacje i powiedział, że nasz ogród botaniczny w Zielonej Górze jest wzorcowy, jeśli chodzi o współpracę miasta i uniwersytetu w porównaniu do tego, co się dzieje w Polsce. Więc chciałbym podziękować panu prezydentowi też za wspieranie ogrodu botanicznego i tym samym zaprosić też do zajęć w ogrodzie botanicznym, bo naprawdę tam bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. To gwoli takiego wstępu. Natomiast jeśli chodzi o ten wykład, zacznę od tego, że ja zajmuję się ptakami i podglądanie zachowań ptaków jest naprawdę niezwykle intrygujące. W pewnym momencie człowiek zaczyna się przyglądać ludziom. Czy te zachowania, które u zwierząt dają im sukces, czy te zachowania występują też u ludzi? No, dochodzimy do takich odkryć niesamowitych, prawda? I tutaj również pojawia się to pytanie, czy ilu możemy mieć przyjaciół? To są takie badania dotyczące naszego behawioru, czy one mają podłoże genetyczne. To tutaj mamy krótko cechy, które udało się zbadać. To jest bardzo proste. Jeśli mamy taki gen, czy taki zestaw genów, to mamy cechy dominujące. Wystarczy, że od ojca, czy od matki dostaniemy taki gen, czy pakiet genów i mamy to u siebie. Natomiast jeśli chodzi o... Jeszcze jeden. Dobrze. Jeśli te cechy recesywne rzadziej występują, ponieważ te geny muszą być od ojca i od matki, to jest oczywiste, to jest już od wielu, wielu lat są na to dowody. Natomiast jeśli chodzi o nasze zachowania, to już od pewnego czasu te badania się rozkręcają. Okazuje się, że wszystko wskazuje na to, że nasze mózgi od kilkuset tysięcy lat są takie same i nasze zachowania mają podłoże związane z tym, co wykształcili nasi przodkowie bardzo dawno. To są bardzo ciekawe, intrygujące badania. Ja przypomnę tylko Państwu, że wnioski antropologów są takie, że na przykład tyle osób, ile w średniowieczu spotykał ktoś przez całe życie, my spotykamy w ciągu jednego dnia w mieście, żyjąc w mieście. W związku z tym te mózgi nie dają rady przerabiać tej potężnej ilości informacji, stąd jest ta ilość różnych chorób i różnych problemów psychicznych u ludzi. Dobrze. I teraz wróćmy do tych przyjaciół, bo to my zazdrościmy komuś, że ma tylu przyjaciół, czy ma mniej przyjaciół, więcej. Tak naprawdę okazuje się, że są tu pewne reguły, które tutaj Państwu przedstawię krótko na podstawie tych badań. Pionierem tych badań był Dunbar, który ukończył Oxford i on wpadł na taki pomysł, że ta liczba więzi społecznych jest ograniczona zdolnościami poznawczymi mózgu. Jak to zbadać? I wtedy, w tamtych czasach, nie było jeszcze internetu i tak dalej, on postanowił w Wielkiej Brytanii liczyć ile, bo jeszcze Państwo pamiętają te czasy, jak się pocztówki wysyłało na święta, nie? Teraz to w ogóle nie wiem, co się dzieje, tylko SMS-y i cześć, nie? A kiedyś to były te pocztówki. I teraz na podstawie badań, do ilu osób dana rodzina wysyłała pocztówki, określił liczbę takich znajomych, maksymalnych znajomych, gdzie możemy zapanować emocjonalnie nad tymi związkami. I tu okazuje się, że liczba osób, gdzie średnio wysyłano pocztówki, to jest 153,2. I tu oczywiście podział, 1/4 była do rodzin, 2/3 do znajomych i 8 do dalszych znajomych. I tutaj pojawia się to pojęcie liczby Dunbara, to jest ta 150 osób, to jest maksymalna liczba osób, z którymi możemy mieć emocjonalne związki i w ogóle to daje jakieś efekty. Teraz Dunbar zaczął drążyć sprawę dalej, to znaczy spróbował znaleźć korelację ilość tych związków między osobnikami emocjonalnych, a wielkością kory mózgowej, nowej tak zwanej. To jest ta kora mózgowa nowa,
która panuje właśnie nad tymi emocjonalnymi związkami z innymi osobnikami i przebadał 38 gatunków naczelnych, czyli mówiąc w skrócie małpy, małpiatki i tak dalej, możemy dalej. I to, co jest ciekawe, w tych wnioskach wynika, że jeśli grupa jest większa niż nasz mózg obejmuje tym emocjonalnie, to te grupy się rozpadają, zanikają więzi społeczne. W związku z tym to ma wymiar praktyczny, ta wiedza też. Za chwilę do tego też dojdzie. Następny. Okej. I teraz poczynając od badań właśnie małpiatek, małp i tak dalej oraz mierząc wielkość kory nowej, udało mu się znaleźć taką korelację, gdzie wielkość tej kory nowej była mocno skorelowana z liczbą osobników, z którymi były związane małpy. Także robiono to, zresztą będzie jeszcze jeden slajd o tym, badania obozowisk, które ludzie pozostawiali, wskazują cały czas na tą zaczarowaną liczbę około 150 osób. To jest maksymalna liczba, z którymi możemy mieć związki emocjonalne. Jak to badano też u małp czy małpiatek, to jest ci, którzy się przyjaźnią, iskają się w tych grupach. I to są grupy, możemy określić, 12, 15, 50 i tak dalej, w zależności od wielkości kory nowej w mózgu. Następny może. Okej. I teraz dlaczego to jest takie niezwykłe? Bo w zależności od liczby osób, z którymi prowadzimy grę, jeśli mogę tak powiedzieć, czy mamy związki emocjonalne, im większa grupa, tym jest wielokrotność kontaktów. To musiałbym to rozpisać na tablicy, ale wystarczy na to rzucić okiem. W pięcioosobowej grupie jest 10 obustronnych relacji. Jak jest ta grupa 20-osobowa, to już z każdym to już jest 190 różnych relacji. Jak jest 50, to jest 1225, więc ten mózg i kora ta musi się rozrastać w szybkim tempie, żeby w ogóle nad tym zapanować, a co dopiero mówić o tej liczbie 150. Także podsumowując, jest to liczba właśnie Dunbara w okolicach 150 osobników. Mówimy o ludziach teraz. Okay. I tak jak wspominałem, średnia wielkość społeczności neolitycznej w dawnych czasach to było te 148 członków, czyli to badano te obozowiska, legowiska, ogniska i to wszystko wskazywało na to, że od setek tysięcy lat jest to taka zaczarowana liczba i ten mózg nas do tej wielkości się dopasował i co gorsza, czy co lepiej, no nie wiem, cały czas to w nas siedzi, te zachowania. One mają podłoże genetyczne. Okej? I teraz zaczęto szukać różne przykłady. Proszę zobaczyć, czy to przypadek, mógłby ktoś zapytać. Więc na przykład armia starożytnego Rzymu, Manipuł, liczyła 150 żołnierzy. Obecnie kompania wojskowa liczy w okolicach powyżej 100 żołnierzy, ale jeśli jest to jak niezależna z jakąś tam obsługą i tak dalej, też zbliżamy się powoli do tej liczby 150 osób. To nie jest przypadek, bo to nie jest, że ktoś tam coś... To w sposób naturalny kiedyś tworzono takie grupy ludzkie, czyli to ma jakąś swoją bazę. Dalej, społeczność Amiszów, jeszcze tą społeczność Amiszów zobaczmy, która też żyje, to slajd do tyłu, gdyby można jeszcze, społeczność Amiszów ma też narzucone, tak, skąd to się wzięło, pojawia się pytanie. To jest 150 osób, jeżeli pojawiają się dzieci, ta grupa się rozrasta, dzieli się na pół i rozchodzi. Nie może być więcej jak 150 osób, ponieważ relacje emocjonalne w tej grupie, tak oni twierdzą. Skąd oni to wiedzą? Skąd to się wzięło? Jeszcze raz zapytam, czy to jest przypadek? Dobrze, następny. I to jest również te neolityczne osady, o których mówiliśmy, po ich pozostałości. Cały czas mamy tą zaczarowaną liczbę 150 mieszkańców. Jaki to może mieć wymiar praktyczny? Następny slajd poproszę. Teraz mamy inne narzędzia, więc naukowcy, dziennikarze i w ogóle tak zwany citizen science zaczęto badać na przykładzie Facebooka, jakie są nasze kontakty z ludźmi, bo tu już jest znacznie więcej materiału można zebrać niż na pocztówkach. Następny. I co się okazało?
że jeśli chodzi o Facebook, średnio mamy 120 znajomych, czyli to zbliżamy się do tych 150. Co ciekawe, są różnice między płciami. Mężczyźni komentują około 7 osób, kobiety 10, natomiast prywatne wiadomości mężczyźni mają 4 takich przyjaciół, kobiety 8, prawda? Czyli tu kobiety lepiej wypadają, no bo muszą mieć mózgi lepsze. Czyli są różnice w mózgach, ale kobiety lepiej wypadają. No, przyplusowałem u kobiet sekret. Może coś z tego będzie, no nie wiem. Dobrze, pędzimy. Aha, no i oczywiście zdarzają się ludzie, którzy mają tam 500, 1000, ale to jest bzdura, to są fałszywi przyjaciele. To są wiadomości, które są przekazywane, to po prostu w ogóle to jest podpuszczanie i tak dalej. Następny slajd. I teraz jak zaczęto wykorzystywać tą wiedzę praktycznie? Jest taka znana firma Gore-Tex, która produkuje odzież outdoorową i dyrektor, właściciel właściwie tej firmy w Stanach odkrył ze zdumieniem, że wchodząc na halę fabryczną, on nie zna większości ludzi. I opierając się na tej wiedzy, oparł się na tym, że każda fabryka nie może mieć więcej jak 150 pracowników, jak jest więcej, zakłada nową filię. I twierdzi, że dlatego odniósł sukces na rynku, że ci ludzie, oni się po prostu znają, wspierają, wspomagają się. To jest ta zaczarowana liczba 150 osób. To jest też pewna informacja na przykład dla urzędów, dla uniwersytetów, gdzie 150 osób, koniec, zakładamy filię na przykład, prawda? Następny slajd. I na przykład szwedzki urząd podatkowy też wprowadził tą liczbę 150 osób i twierdzi, że w Szwecji super to działa, ponieważ wszyscy się znają w tym zespole, mają emocjonalne związki i to się kręci. I teraz, to jest najważniejszy slajd, słuchajcie, w tej całej prezentacji. Proszę zobaczyć, kręgi. To są kręgi ustalone, jeśli chodzi o te kontakty, coraz intensywniejsze kręgi, to najwięcej możemy mieć tak naprawdę najbliższych przyjaciół od 3 do 5, z którymi rozmawiamy na sprawy intymne, różne. I to jest każdy z nas mózg dopuszcza od 3 do 5. Drugi, mocne kontakty, 12-15. Nieprzypadkowo chyba zespoły sportowe, piłka nożna, jest ta zaczarowana liczba 12-11, czyli to jest następna grupa już luźniejsza. Trzecia, 50, to jest stabilna grupa. To były ludy łowieckie, aborygeni, gdzie wszyscy się znają i współpracują ze sobą. No i czwarta, 150, powyżej tej liczby przesłane wiadomości, krótkie, oszukańcze i tak dalej, i tak dalej. I potem kręgi te kręgi się zwiększają 3-krotnie. Czy to przypadek? Ta trójka się pojawia w naszej cywilizacji ciągle, prawda? Także to jest też intrygujące. Prawdopodobnie ma to podłoże genetyczne i 1500 mamy to przeciętna liczba członków plemienia mówiących jednym dialektem. Następnie jeszcze tutaj może to być interesujące, częstotliwość kontaktów w kręgu 5 osób przynajmniej raz w tygodniu, 15-150, czyli widzimy, że mózg nas powoduje, że możemy mieć określoną liczbę przyjaciół. Jeśli ktoś mówi, że ma dużo przyjaciół, to są fałszywi przyjaciele. Znaczy fałszywi w sensie takim, że to nie jest ten związek. Musimy się tego trzymać. To są też informacje ważne na przykład przy budowaniu, przy zarządzaniu ludźmi. Bardzo ważne informacje przy zarządzaniu ludźmi. Ile osób powinno być w katedrze? Ile osób powinno być w biurze? Ile osób powinno być w zespole jakimś, prawda? Niektórzy korzystają z tych wiadomości, choć nie wiadomo dlaczego. Tutaj, idąc dalej jeszcze, bo to są naprawdę niezwykłe informacje, również te badania dotyczą na przykład, jakie zachowania pozwalają nam odnieść sukces w grupie. I tutaj na przykład, jeszcze to już jako zakończenie, jedno zdanie, że największy sukces z badań odnoszą osoby, które zmieniają strategię w zależności od sytuacji. Prawda? To trochę nie fair, ale takie są wyniki badań. I kulturowo, na drodze kulturowej mamy narzucone pewne zachowania, ale jeśli pojawia się sytuacja stresowa, zadziałają geny. Zachowamy się tak, jak każą nam geny. I to widzimy w różnych sytuacjach na świecie, co się dzieje, prawda? Niby się wszyscy lubią, kochają, ale jak jest sytuacja stresowa, wyłazi z nas to, co geny każą nam robić. Więc to jest naprawdę intrygujący i fascynujący dział w nauce. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że